Uważa się, że wygrałeś mecz z liderem i to naprawdę awans no jest realny. Witam na kolejnym skrócie meczu trzeciej ligi grupy Podlasko-Warmińsko-Mazurskiej. Dzisiaj przeciwnikiem Ełckiego Płomienia będzie drużyna Rominty Gołdap, prowadzona przez dobrze znanego trenera Millera, który wcześniej obejmował funkcję trenera w Korszach. Pierwsza sytuacja, Marcin Trzaskalski wchodzi w pole karne, ładnie piłka rozegrana z Mateuszem Furmanem i wybija tę piłkę poza obszar swojego pola karnego obrońca z Gołdapi. Jeszcze raz Mateusz Furman i tym razem Waszkiewicz, próba w dorzutki w piłki, bramkarz Radosław Gąsiorowski wybija tę piłkę na róg. Tu ładna sytuacja, Bądziul zgrywa w kierunku Kamila Jackiewicza. Kamil Jackiewicz został uprzedzony przez obrońcę z Gołdapi. Pierwsza sytuacja zawodników drużyny przyjezdnej. Rzut wolny, wrzutka piłki w pole karne i tutaj najwyżej wyskoczył gracz z numerem 3, Bartosz Byliński, ale jego strzał został sparowany i obroniony przez Danowskiego. Spójrzmy teraz na tę sytuację. Furman i jest zagranie piłki ręką. Tak jest, mamy rzut karny. Jeżeli mamy karny, to tylko Kamil Jackiewicz. Kamil Jackiewicz kontra Radosław Gąsiorowski. Kamil Jackiewicz, pewnie wykonana jedenastka. Jest to 16 gol tego napastnika w rozgrywkach trzecioligowych. Tutaj błąd, będzie szansa zawodnika z numerem 23. Oczywiście jest to Supiński Krzysztof, ale pomylił się Krzysztof w tej sytuacji. Kolejny rzut rożny i Sewak Safarian zrzucił tę piłkę na głowę do Kamila Jackiewicza. Kamil nie wykorzystał tej sytuacji. Druga odsłona, Michał Mościński z rzutu wolnego i tylko albo i aż rzut rożny po tym stałym fragmencie gry. Kolejna sytuacja zawodników z Gołdapi. Dorzutka piłki w pole karnej. Znów kapitan Michał Mościcki był naprawdę blisko pokonania Bartłomieja Danowskiego. Po ładnej wrzutce zawodnika Aleksandra Popławskiego, dobrze znanego w Ełku. Jeszcze raz Sewak Safarian. Jest bramka Kamila Jackiewicza. Po stałym fragmencie gry najwyżej wyskoczył ten zawodnik. Stało przy nim aż trzech zawodników, lecz nie przeszkodziło to Kamilowi w zdobyciu swojego drugiego gola dzisiaj, a już jest to 17 bramka tego zawodnika na boiskach trzecioligowych. Spójrzmy na tę fantastyczną sytuację. Furman do Omijanowicza. Omijanowicz zgrywa na 6 metr do zawodnika z numerem 6, Piotra Bądziula. Piotrek Bądziul nie myli się w takich sytuacjach. Na powtórce widzimy, że jeszcze Patryk Gątek z tyłu czaił się tuż za plecami Piotrka. Damian Skołożyński, wrzutka piłki w pole karne. Jeszcze powalczył o nią Kamil Jackiewicz. Zgranie piłki, Paweł Omilanowicz strzela. Zabrakło naprawdę niewiele w tej sytuacji. Patryk Gątek minął obrońcę, wykłada tę piłkę do Piotrka Bądziula. Piotrek Bądziul wykłada jeszcze do Waszkiewicza. Jest bramka, ale ręka głównego arbitra w górze, oznaczająca pozycję spaloną. Bramka jest nieuznana. Spójrzmy na to, co dzieje się na boisku. Jackiewicz zegrał tę piłkę do Gątka. Gątek ją podprowadził i podał do Piotrka Bądziula. Piotrek Bądziul w oko z bramkarzem Radosławem Gąsiorowskim przegrywa ten pojedynek. Bardzo rzadka scena, żeby Piotrek mylił się w takich sytuacjach. Rzut wolny jest na 5 metrze. Maciek Kisiel, zawodnik z numerem 20, zdobywa bramkę honorową dla swojego zespołu. Damian Skołożyński przegrał pojedynek na 5 metrze. Bramkarz został na linii, to musiało się tak skończyć. 3-1.